kochani, zapraszam Was dzisiaj na przegląd sklepu Pepco. Zobaczymy, co jest na wyprzedaży, jaka jest nowa kolekcja wraz z cenami. A jeżeli ciekawi Was, co kupiłam, to zapraszam Was już we wtorek na godzinę 10 na hol zakupowy z Pepco i dajcie mi koniecznie znać, z jakiego innego sklepu zrobić przegląd bądź właśnie hole zakupowe. Czekam na Wasze głosy w komentarzu i wtedy nagram takie filmy przy najpopularniejszych propozycjach. No to co, zaczynamy przegląd sklepu. Wchodząc do sklepu, zobaczyłam napis wyprzedaż, więc od razu skierowałam się na tą półkę. No i zobaczcie, dużo kubków, przede wszystkim te takie dziewczęce, dziecięce, ale również możecie zauważyć, że po sezonie warto zainteresować się akcesoriami wielkanocnymi, które są na promce. Bardzo dobry deal za złotówkę, 4 podkładki pod kubek, no super, nie widziałam nigdy takich promocji w Pepco. Tutaj jakieś akcesoria biurowe, sztuczne kwiatki były też na przecenie, ale wiecie co, uważajcie na te produkty przecenowe, no bo czasami bywają uszkodzone. Tutaj ramki, które no jak widzicie też dosyć mocno, z 10 na 3. I przechodzimy do półki z dekoracjami domowymi, coś co najbardziej lubię. Tutaj złoto-czarne klimaty, jak również dużo drewna i ramki. Hitem internetu stały się ostatnio małpeczki złote, dajcie znać, czy Wam się podoba. Na maksa wpadła w oko mi ta patera szklana, bardzo fajna, tylko wolałabym srebrną. Kolejna półka, na której króluje kolor czarny. Mamy tutaj lampiony, świeczniki, jak również bardzo fajne, takie z wakacyjnym motywem, dekoracje. Kolejny regał do przejrzenia. Tutaj również zaczniemy sobie od świeczników. Bardzo fajnie wyglądają te druciane złoto-czarne. Są w dwóch wielkościach, mniejsze i większe. Następna patera, tym razem taka metalowa, już bardziej pasowałaby mi do wnętrza. No i figurki, tutaj znajdziemy tym razem w kolorze srebrnym nosorożce, jak również pufy. Bardzo mnie zaskoczyła ta, wygląda troszeczkę jak taki miodek i te mniejsze za 4 dyszki na drewnianych nogach, super cena. Czas na ramki, czy Wy też uwielbiacie ramki z Pepco? Nie ma tutaj tylko takich zwykłych, klasycznych, są na maksa nietypowe. Spójrzcie, ta drewno, tutaj taka trochę afrykańska, no można po prostu powybierać tego mnóstwo. Kolejne wpadły mi w oko lampiony. Myślę, że spoko wyglądałyby na jakimś tarasie. No i czas na obrusy, podkładki. Tego też jest ogromny wybór. Bardzo fajne z takimi listkami na okrągły stół. Właśnie te bardzo by mi pasowały. Ale przejdźmy sobie do mojego ulubionego działu, czyli kubki, kubeczki. No to jest po prostu coś pięknego. I jak ja patrzę na ceny, no to ostatnio mnie naprawdę bardzo powalają. I ten wygląd też jest takim na maksa nietypowy. Tutaj mamy z takim wakacyjnym motywem, choć może nie tylko, jeżeli lubicie kwiaty, no to jak najbardziej dla fanów kwiatów to się sprawdzi. Filiżanka, piękny komplet, naprawdę bardzo mi się podobało. Chciałam Wam pokazać cenę, ale tak już widzicie, no ledwo trzymam to w ręku, ale całe szczęście udało się nie zbić. Tutaj talerze, które są ostatnio bardzo modne, więc dziwiłam się, że są w Pepco w różnej wielkości. No i szklanki, też warto zwrócić uwagę właśnie dla fanów na przykład. Monstery, kubki, przegląd kubków kolejnych, jak widzicie zawsze tutaj są po prostu całe regały, całe półki, ja już mam tych kubków na maksa dużo w Pepco, ale zawsze coś nowego kupię, no co ja Wam poradzę, uwielbiam! Poduchy i siedziska z motywem wakacyjnym.
teraz czas na świeczki, świeczunie. Jak widzieliście na początku filmu, za mną dosyć potężna kolekcja świec. Na pewno nagram Wam w przyszłości taki film, a tutaj mamy takie bardziej dekoracyjne, również są dyfuzory. No te arbuzowe naprawdę słodziakowo wyglądają. Dajcie znać, czy według Was te świece pachną, a tutaj przepiękne ze zdobieniami, na przykład takimi ratanowymi, ale super są też właśnie te kamienne. Tylko uważajcie, bo ja widziałam tutaj kilka sztuk, niestety były pobite, więc no raczej będzie to kruche. Co ja lubię? Wazony. Zdradzę Wam, że byłam jeszcze w innym Pepco i kupiłam zupełnie inny, więc pamiętajcie, we wtorek o 10:00 kolejny nowy film z moimi zakupami, których w sumie tutaj nie zobaczyliście, tych produktów. I szkatułki te z welurowym wykończeniem bardzo mi się podobały. Fajnie by wyglądały właśnie, żeby przechowywać w nich na przykład biżuterię. Przypomnijcie mi, żebym w jakimś vlogu Wam pokazała, w czym ja przechowuję, bo padniecie. Czas na szkło. Znalazłam super zestawy szklanek, 3 sztuki z fajnym wykończeniem listki, z dodatkiem złota. Tutaj mamy też wersję taką ombre z zielonym. Doniczki. Ja ostatnio za tym trochę się rozglądam, bo kupiłam sobie kwiaty do domu i powiem Wam, że Pepco naprawdę ma przystępne ceny, a bardziej właściwie są te osłonki, te drewniano-metalowe. No słuchajcie, hicior. Tutaj ze złotymi wykończeniami. Są, słuchajcie, też takie na większą ilość, właśnie tutaj możecie zauważyć, za 6 dyszek. I coś wakacyjnego. Jeżeli już Was takie produkty nie interesują, to nie wyłączajcie tego filmu, ponieważ w Pepco bardzo często bywają wyprzedaże wakacyjnych produktów, więc możecie sobie teraz przejrzeć mniej więcej, co tutaj jest takiego i po prostu za chwilę polować na kolejne rzeczy wyprzedażowe, no bo wiecie, no tutaj bardzo mało to kosztuje, a jak jeszcze to przecenią, to w ogóle będzie hit. No i tutaj zaczęłam od buteleczek, takich właśnie, no nie tylko na wakacje przydatnych, no zobaczcie, za 3 zł hit. Przepiękne, ale to przepiękne kosmetyczki. Ta z make-up mi się najbardziej spodobała, ale są też również inne wzory. Poduchy to hit, czekajcie na kolejną, zaraz będzie jednorożec. I jeśli szykuje Wam się jakaś imprezka, no to papierowe talerzyki, kubeczki, naprawdę ogromny wybór, a wzory cudne, byłam w szoku. No i przejdźmy teraz, japonki, klapki, buty letnie, sprawdźcie, jaki fajny jest wybór tego naprawdę. Nie wiem jak Wy, ja w Pepco bardzo lubię też piżamki, więc znalazłam tutaj dosyć sporo wzorów, modeli, więc możecie sobie tutaj zobaczyć i dajcie mi koniecznie znać, czy robić też przeglądy ubrań w Pepco. Czy Was to interesuje, czy raczej nie? Czekam z niecierpliwością na Wasze komentarze, która rzecz pokazana w tym filmie najbardziej Wam się spodobała, a może kupiliście właśnie coś i macie to w domu i dacie znać, jak Wam się sprawdza. A kto dotrwał do końca odcinku, niech napisze w komentarzu kwiaty. Zobaczymy, ile Was tutaj jest. No w moim domu dosyć niezła metamorfoza się wydarzyła. Na pewno pokażę Wam za jakiś czas w filmach, jak wygląda obecne moje mieszkanie. Poproszę o kciuka w górę, jeżeli film Wam się podobał. I do zobaczenia we wtorek o 10:00. Buziaki, pa, pa.